od zawsze inspirowały podróże i sztuka. To są dwie rzeczy, za którymi podążam, bo wiem, że to są momenty, które mnie nakręcają. Całe moje życie to jest takie pasmo zdarzeń związanych raz ze sceną, ze sztuką i z modą. I te wszystkie wydarzenia przeplatają się w pewną historię, która mnie dotyczy i która kształtowała, kształtuje i myślę będzie kształtować moją wrażliwość. Estetyka, moda w bardzo dużym stopniu mnie dotyczy, nie tylko wizerunkowo, ale też zawodowo i z niej czerpię. Stąd jakby jest to naturalna konsekwencja, bo to jak się pokazujemy jest często takim trochę przedłużeniem nas. Ten wizerunek jest takim manifestem. Mówimy, zobacz, jestem taka, jestem owaka i tak dalej. Niezwykle mnie inspiruje, mimo że jest takim nieuchwytnym kompletnie światem. Ona szalenie nadaje pewną formę i rytm pokazowi mody na przykład. I bez tego pewnie ten świat byłby uboższy. Także ubranie, ten punkt wyjścia, poprzez dopełnienie właśnie go muzyką, stylizacją, to jest dopiero ten świat emocji, do którego zapraszamy widza na pokazie mody. Modą też można się bawić, można z niej czerpać na co dzień w sposób swobodny, czasami taki bardziej zaangażowany, purystyczny, trzymając się trendu. Swobodne komponowanie ubrań, zabawy make-upem, fryzurą. Paznokcie to też taki absolutnie dopełniający element.